Siemanko, czy kojarzycie markę Sandcor? Jest to taka podfirma Ankera. Zapewne większości z Was nic to nie mówi, a w rzeczywistości Sandcor jest już ładnych parę lat na rynku. Specjalizuje się w głośnikach i słuchawkach. Może nie jest to tak bardzo znana marka jak Sony czy Samsung, ale dzisiaj ją poznacie dzięki słuchawkom Sandcor Liberty 3 Pro. Od razu powiem, że nie są to najtańsze ani też najdroższe słuchawki na rynku, ale cechuje ich rewelacyjny stosunek ceny do jakości. Za niespełna 7 stówek dostajemy wyborne brzmienie, a przecież to jest najważniejsze w jakimkolwiek sprzęcie audio. Ale po kolei najpierw zacznijmy od pudełka i od tego, co znajdziemy w zestawie. Pudełko jest całkiem sporych rozmiarów. Po otwarciu zdajemy sobie sprawę dlaczego. Znajdziemy tu bardzo bogate wyposażenie. Oprócz słuchawek i etui jest cała masa silikonowych gumek i nazwijmy to skrzydełek, które nakładamy na słuchawki. Dostępne są aż 4 rozmiary, zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystkie elementy tego zestawu zostały dokładnie przemyślane i estetycznie ulokowane. Oprócz tego znalazło się również miejsce na papierologię oraz kabel USB do USB-C. Wygląd całego zestawu sprawia wrażenie, jakbyśmy obcowali z produktem premium. To uczucie po części jednak znika po wzięciu etui do ręki. Etui jest standardowo jajowate. Nie jest najmniejszy na rynku, ale zdecydowanie zmieści się w kieszeni od spodni. Jakość jego wykonania nie jest zła, wszystko dobrze spasowane, jednak ten plastik jakoś do mnie nie przemawia. Nie wiem, może jestem jakiś inny, ale materiał jest dużo gorszy i mniej przyjemny niż w słuchawkach Oppo i Huawei. Tam było czuć pieniądz. Tutaj nie jest źle, ale wydaje się trochę tandetnie, zwłaszcza w dotyku. Czuć jakąś taką nie najwyższą jakość. Nie jest źle, ale na pewno nie jest to półka premium. Za to wizualnie otwieranie etui jest naprawdę futurystyczne. Otwiera się inaczej niż większość słuchawek na rynku. Klapka otwiera się poprzez przesunięcie kciukiem. Jest to coś innego i trzeba docenić innowacje. Jednak przez to można znaleźć pojedyncze rysy. Wewnątrz słuchawki też mają inne ułożenie niż konkurencja. Tutaj słuchawki nie wpadają pionowo do dziurek, tylko trzeba je tak jakby ułożyć. Po prawidłowym ułożeniu podświetlają się 2 diody informujące o ładowaniu słuchawek. Warto zwrócić uwagę na dokładne ułożenie, gdyż kilka razy zdarzyło mi się, że tylko jedna słuchawka się ładowała. Z przodu etui znajdują się 3 diody LED, z tyłu USB-C i przycisk do parowania, a na górze logo producenta. Same słuchawki też wyglądają niestandardowo. Są owalne, miejscami połyskujące, przez co gdzieniegdzie zostają odciski po palcach. Mają dotykowe panele na froncie. Całość prezentuje się ciekawie i naprawdę może się podobać. Jakość wykonania samych słuchawek jest jak najbardziej w porządku. Jak widzicie, ja mam fioletową wersję kolorystyczną, ale na rynku dostępne są jeszcze wersje biała, czarna i szara. Liberty 3 Pro to całkiem wygodne słuchawki. Nie najwygodniejsze na rynku, ale ogólnie są naprawdę spoko. Z racji, że nie należą do najmniejszych, to sporo wystają z uszu. Jednak przy dłuższym odsłuchu nie męczą za bardzo. Żeby dobrze siedziały w uszach, należy je włożyć i przekręcić. Może nie mamy uczucia, jakby nam ktoś wiercił dziurę w mózgu, ale nie jest to mój ulubiony sposób zakładania słuchawek. Ale trzeba przyznać, że dzięki temu słuchawki naprawdę dobrze się trzymają. Kompletnie nie wypadają z ucha. Także sportowcy powinni być zadowoleni. Za łączność odpowiada Bluetooth 5.2. Mamy tak zwany multipoint, dzięki któremu słuchawki możemy połączyć równocześnie z dwoma urządzeniami, czyli na przykład laptopem i smartfonem. Trzeba zaznaczyć, że działa to tylko gdy korzystamy z podstawowych kodeków, czyli SBC i AAC. Oprócz tego słuchawki obsługują wysokiej jakości kodek LDAC. Przez cały okres testu nie miałem żadnych problemów z zasięgiem i połączeniem. Wszystko było stabilne, słuchawki ani razu mi się nie rozłączyły. Słuchawki naładujemy za pomocą gniazda USB-C lub bezprzewodowo. Ładowanie do pełna trwa około 2 godzin. Czas pracy jest uzależniony od kodeków, z których korzystamy. Jeśli używamy podstawowych kodeków, to jesteśmy w stanie wycisnąć do 8 godzin działania. A za pomocą etui możemy słuchawki naładować jeszcze 3-krotnie, zatem łącznie jesteśmy w stanie uzyskać 32 godziny działania. Jeśli zaś korzystamy z kodeka LDAC i mamy włączone ANC, czas skraca się do dobrych 4 godzin.
co razem se tu i da łącznie jakieś 16 godzin. Niestety coś za coś. Albo gorsza jakość dźwięku i dłuższe działanie, albo najwyższa jakość dźwięku i krótsze działanie. Jak przystało na XXI wiek, słuchawki obsługują sterowanie dotykowe. Możemy je obsługiwać za pomocą czterech gestów. Tapnięcie pojedyncze, podwójne i potrójne oraz dłuższe przytrzymanie. W aplikacji Soundcore do każdego gestu możemy przypisać dowolną funkcję, także możliwości konfiguracyjne są olbrzymie. Trzeba zaznaczyć fakt, że te gesty nie zawsze działały prawidłowo. Rzadko, bo rzadko, ale czasem zdarzało się, że słuchawka nie zareagowała i trzeba było ponowić gest. Mamy też czujniki włożenia słuchawek do ucha, czyli słuchawki wstrzymują odtwarzanie, kiedy wyjmiemy jedną ze słuchawek i wznawiają po ponownym włożeniu. Działa to z jedno- czy dwusekundowym opóźnieniem, ale działa. Do obsługi słuchawek służy nam aplikacja Soundcore. I tu należą się wielkie brawa. Trzeba przyznać, że aplikacja, mimo że posiada mnóstwo funkcji, to jest mega przejrzysta. Wszystko praktycznie zostało umieszczone na ekranie głównym. Możemy sprawdzić stan naładowania każdej ze słuchawek z osobna oraz stan naładowania samego etui. Jest korektor dźwięku i wiele predefiniowanych presetów. Zatem każdy znajdzie coś dla siebie. Poza tym, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest też możliwość skonfigurowania sterowania dotykowego. Ponadto jest możliwość ustawienia trybu aktywnej redukcji szumów. Za pomocą aplikacji możemy spersonalizować zarówno ANC, jak i sam dźwięk za pomocą testu słuchu, który powinniśmy wykonać w głośnym otoczeniu. I co mogę powiedzieć o skuteczności działania ANC? Jest naprawdę świetnie. Słuchawki Soundcore radzą sobie bardzo dobrze. Wycinają znaczną część hałasów otoczenia. Dodatkowo jest też tryb transparentności, który pozwala słyszeć to, co się dzieje wokół nas. Ogólnie rzecz biorąc, całe ANC zasługuje na pochwałę. Robi to, co ma robić i to w bardzo dobrym stylu. Może nie jest to poziom Sony, ale trzeba zaznaczyć, że jest bardzo dobrze. Jeśli chodzi o jakość rozmów, jest również w porządku. Słuchawki bardzo dobrze zbierają nasz głos, przez co druga strona w żaden sposób nie narzekała. Tak mnie słychać przez słuchawki Soundcore Liberty 3 Pro. ANC mam ustawione na normalne. Jak mnie słychać? 1, 2, 3, 1, 2, 3. O, teraz delikatnie wiaterek powiewa. No i teraz wisienka na torcie, czyli brzmienie. Za dźwięk odpowiada przetwornik dynamiczny o wielkości 10,6 mm. I trzeba powiedzieć, że robi on robotę. Jakość dźwięku jest bardzo dobra. Wysokie tony są wyraźne, ale delikatnie złagodzone. Dzięki temu nie kłują w uszy i nie wychodzą przed szereg. Są szczegółowe i przy tym przyjemne. Są wyraźnie zaznaczone wtedy, kiedy trzeba. Średnica bardzo naturalna, wokale brzmią rewelacyjnie, mega naturalnie. Czasem jedynie wydają się lekko ocieplone, są wyraźne i naprawdę przyjemne. Jeśli chodzi o bas, no cóż, też jest bardzo dobry. Odpowiednio szybki, mięsisty i sprężysty. Jest go dosyć dużo, ale nie przesłania pozostałych pasm. Scena może nie jest najszersza, ale czuć odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo dzięki mocno rozbudowanej korekcji dźwięku możemy odpowiednio zmienić to, co nam nie pasuje i ustawić wszystkie pasma pod siebie. Ogólnie trzeba przyznać, że Soundcore Liberty 3 Pro to słuchawki uniwersalne i powinny się sprawdzić w każdym rodzaju muzyki. Podsumowując, Soundcore Liberty 3 Pro to słuchawki wręcz fenomenalne, jeśli skupimy się na tym, co najważniejsze, czyli na jakości dźwięku. Pod tym względem dorównują o wiele droższym modelom. Mamy kodek LDAC, dlatego jeśli jesteście bardzo wymagający, to te słuchawki powinny sprostać waszym wymaganiom. Do tego oryginalny wygląd samych słuchawek, jak i etui, całkiem niezła wygoda, wszystko mająca aplikacja i dobra, aktywna redukcja szumów. Jakby tak posłuchać, to wydają się słuchawki idealne. Jedyne, co mi przeszkadzało, to jakość wykonania tego etui, trochę chyba poskąpiono na lepszej jakości materiałów. Do tego etui jest większe niż u konkurencji. No i same słuchawki są sporych rozmiarów, przez co mocno wystają z uszu. To tak w sumie najbardziej mnie irytowało, ale cóż, nie ma rzeczy idealnych. No, może poza biustem mojej żony. Ja przepraszam, tylko to? A co jeszcze? Tylko biust mam idealny, nic więcej? Nie no, masz jeszcze idealnego, masz męża. 7 stówek, tyle kosztują. Czy to dużo?
No nie mało. Ale w zamian dostajemy rewelacyjną jakość dźwięku. Stosunek ceny do możliwości jest tutaj świetny. Oczywiście mogę czepiać się tych pierdół, jakości wykonania etui i tak dalej, ale najważniejszy jest tutaj dźwięk i wygoda noszenia. A pod tym względem te słuchawki zjadają wielu konkurentów na śniadanie. I tym oto miłym akcentem kończymy materiał, za którego oglądanie Wam bardzo dziękuję. Sekcja komentarzy jest dla Was. Pamiętajcie o subskrypcji i polajkowaniu. Ja już się z Wami żegnam. Do następnego.